Kochani, dzisiaj za namową naszych przyjaciół, no i dlatego, że jest Was już 210 tysięcy, postanowiliśmy zrobić taki challenge, który nazywa się Shake-O-Mat Challenge. Mamy dwa telefony, w każdym Shake-O-Macie można losować dwa razy, więc będziemy mieli cztery produkty. No i te cztery produkty będziemy jeść przez 24 godziny. Przez najbliższe 24 godziny. Serdecznie pozdrawiamy Mateusza i Martynę, bo to był w sumie ich pomysł. No i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ciekawa jestem, co dobrego wylosujemy do jedzenia. Ale wiesz, że możemy wylosować coś, co nie jest do jedzenia. Możemy na przykład wylosować w sumie żel do włosów. Albo sól do kąpieli. Albo sól do kąpieli, a nie mamy wanny. Dobra, słuchajcie, umówmy się tak, że to, co my wylosujemy, niezależnie od tego, co to będzie, czy to będzie do jedzenia, czy nie, będziemy musieli zjeść albo zużyć przez te 24 godziny. To co byś chciała wylosować? Oj, najchętniej same słodycze. I to jeszcze ulubione jakieś. Aga zaraz tu stanie i będzie szejkować jako pierwsza. No, szejkujesz. Tak więc, kochani, kolejne szejkowanie mamy za 59 minut. Ja nie wiedziałem, myślałem, że to można raz po razie, a tu się okazuje, że tak. No dobra, trudno. Zrobimy sobie teraz krótki spacer, godzinny i wrócimy i szejkujemy dalej. Zobaczymy, co tam jeszcze wyjdzie. Co wylosowaliśmy, jeszcze Wam nie pokażę. Korzystając z pogody, udaliśmy się na mały spacer, a następnie do bliskiej galerii handlowej, gdzie rzuciliśmy okiem na to, co na najbliższe 24 godziny będzie tylko wspomnieniem. Agata! Chodź tutaj. Zgubiłaś się. Całe, że nie. No i mija prawie godzina, więc robimy podejście drugie pod Shake-O-Mat. Aga, co tym razem będziesz miała? Coś słodkiego. Ty byś chciała, a co będziesz miała? Będę miała. Dobra, odpalam machinę. Odpalaj machinę. Uwaga, uwaga. No i co masz? Zawiesiło się. Serio? Powiedz, że coś słodkiego. Co? Wszystkie twoje Shake-O-Maty zostały już wstrząśnięte, spróbuj ponownie. No to co, pokaż, co masz tam na liście. No czekaj. Nic nie mam. A, jest. Nie, no... Ja nie mogę z tym Shake-O-Matem. No. No to my już mamy wszystko. Teraz lecimy do domu i wam pokażemy, co upolowaliśmy. No i jesteśmy. I zaraz pokażemy Wam, co dzisiaj będziemy jeść albo nie. Co wylosowaliśmy? No to numer jeden. Ręczniki kuchenne. Łukasz wylosował. I do tego jeszcze jeden. Ręczniki kuchenne. Także te ręczniki kuchenne. Dzisiaj cały dzień sprzątał. Jeżeli macie jakiś pomysł, jak przyrządzić ręczniki kuchenne, to zamieniam się w słuch. Agata wylosowała makaron Barilla. Kilo makaronu. Także wiecie, to już jest przynajmniej coś do jedzenia. Nie ma źle. Twój drugi produkt. Będzie makaron z jajkami. 20 jajek. Z wolnego wybiegu. Ale one są z wolnego? Nie, z szybkiego. Także 20 jajek, słuchajcie, no ja już mam kilka pomysłów, więc z tego możemy zrobić sobie jajka takie a la jajecznice i pomieszać z makaronem. Mogę zrobić na twardo, a makaron sobie nawinąć potem. Nie no, ja myślę, że można ugotować, poczekaj, można ugotować makaron i zrobić, wymieszać jajka z makaronem i tak podsmażyć na patelni. Ale ja bym jednak, słuchaj, wymieszał makaron z jajkami, nie jajka z makaronem. Może być lepsze. No i ostatni produkt, którego naprawdę miałem nadzieję, bo powiem Wam szczerze, że gdyby nie to, co Agata wylosowała, to no, ja bym umarł dzisiaj z głodu, nic bym nie zjadł. Ja nie wiem, czy ja się z tą podzielę, to były moje typy. Już widzę, jak zjesz 20 jajek. Ostatni produkt, który ja wylosowałem, no jeszcze było w promocji 1 plus 1. Uwaga! Proszek do pieczenia. Ale zobacz, jeden, który możesz użyć do ciasta, a drugi, który możesz użyć do pancake'ów, do naleśników. Widzicie?
Ale wiesz, to jest ten sam proszek do pieczenia. To są dwa różne proszki do pieczenia. To jest ten sam proszek, tylko po prostu jest inny i co innego na opakowaniu. A ty się nie znasz. Także jeżeli macie pomysł, jak skorzystać z tego, no bo słuchajcie, ten proszek do pieczenia, no to wiadomo, że coś z tego można upiec. Mamy jajka, ale nie mamy mąki, ale mąka jest w makaronie, więc jeżeli ktoś z Was ma pomysł, jak rozbić ten makaron na części pierwsze, żeby była z powrotem mąka i to, co się, z czego się robi makaron, czyli też w sumie też jajka, to z chęcią wykorzystamy ten sposób i wtedy upieczemy jeszcze jakieś ciasto. Ale słuchaj, można makaron zawsze zblendować. I będzie proszek. W każdym razie dziękujemy za uwagę. Jeżeli macie jakiś pomysł na następny challenge, na następne 10 tysięcy, to zamieniamy się w słuch. Piszcie w komentarzach, co my byśmy mogli zrobić. Ja już wiem, że część z Was, tych hejterów i tak dalej, napisze różne takie dziwne rzeczy. No ale jeżeli będą możliwe. A ja chciałam podziękować Mateuszowi i Martynie za tą super zabawę, za ten challenge, za podsunięcie tego pomysłu. Fajna zabawa. Fajna zabawa, ona mówi to jeszcze dopiero na początku, kiedy dopiero to kupiła, jeszcze nic nie musiała jeść. Zaraz zobaczymy, jak będziesz jeść te jajka i sam makaron. Zobaczymy, co im powiesz na końcu tego challenge'u. Także dziękujemy Martyna oraz Mateusz. Bardzo Wam dziękujemy. A może zaprosimy ich na obiad? Tak, właśnie. I słuchajcie, skoro daliście nam tak cudowny challenge, to my Was zapraszamy na obiad. Z tych składników. I na może sprzedanie. A jakby Wam właśnie zaszkodziło, to wiecie, możecie zawsze sobie użyć jeszcze tego papieru kuchennego w toalecie, no bo niestety, ale możemy używać tylko tego, co mamy tutaj. Także podsumowując, to jest nasz Shakomat Challenge. 4 produkty. Makaron, jajka, proszek do pieczenia oraz ręczniki papierowe. Dzięki za ten challenge. Do zobaczenia w następnym. Za około 10 tysięcy widzów. Kot nam się oczywiście tutaj już też pcha. Też jest głodna. Głodna jest. Niestety do jutra, do godziny, która jest? 14. 15? 15.40. O jutro o 15.40 dopiero dostaniesz co innego niż makaron i jajka. No. Kota. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej. Pa. Jak tam? Tak to się prezentuje. I do jutra do prawie 16. No. A jak w smaku? Nie wiem, jeszcze nie próbowałam. To co jemy? Na co masz ochotę? Na coś innego niż makaron i jajka. Czyli ręcznik kuchenny i proszek do pieczenia. Zjadłabym wszystko. Tylko nie makaron z jajkami. Ale bym zjadł teraz, wiesz co? Taką dobrą wołowinkę bym zjadł. A ty? A ja bym zjadła pizzę. Pizzę? A jaki rodzaj? Taką na grubym cieście. A z ręcznika papierowego i proszku do pieczenia da radę zrobić pizzę? A jak dodasz jajka? A jak jeszcze makaron dodasz? A już miałem nadzieję.